przyspieszenie. Zobacz, zobacz. O kurde, i wszystkich z tyłu zostawiło. Wow. To jest BMW 9 X-Drive 50. Nowy samochód w Forza Horizon 5. Elektryczne BMW. Bubr elektryczny, można powiedzieć. I zobaczcie, to jest taki... Wygląda jak minivan trochę, nie? Jeśli macie SUV-a spalinowego, który ma tak, nie wiem, V6 3 litry i waży 1800 kg i wydaje wam się, kurde, ale mam ciężki samochód, to ta krowa waży 2600 kg z maksymalnym wyposażeniem. A jak już się decydujecie na maksymalne wyposażenie do tego samochodu, to będziecie musieli zapłacić powyżej 500 000 zł. Taka wersja nie do końca doposażona kosztuje 450 tysięcy? Jakoś tak. Chodzi o ten model, ten taki chyba najmocniejszy obecnie jest, chociaż tam widziałem, że ma być też jakaś wersja M60, ale nie wiem, czy to dokładnie tego modelu, czy jakiegoś innego jeszcze BMW elektrycznego. Tak czy inaczej, jest to nowe elektryczne BMW, które w rzeczywistości osiąga 200 km 4,2 sekundy. 200! Kilometrów, ale zobacz na tą budę. Zobacz, jaka to jest potężna buda, jaki ten ludzik w środku jest malutki, nie? Jest naprawdę duże auto. Testerzy mówią, że pomimo swojej wagi, gabarytów, gdy się wsiada do tego samochodu, kompletnie nie czuć tego, że to auto jest tak potwornie duże. I faktycznie świetnie się prowadzi, świetnie się nim manewruje nawet. Zobaczmy, czy mamy tylne skrętne koła. Nie, w Forzie dodali tą taką funkcję tylnych skrętnych kół i w niektórych właśnie takich większych samochodach jest taka możliwość, żeby można było sobie tymi kołami z tyłu skręcać. To poprawia manewrowanie ogólnie samochodu. Na przykład ostatnimi czasy pojawił się ten nowy GMC Hummer elektryczny. Ty, no ja nie wiem, czy to było 4 sekundy do 200 km na godzinę. Tak podaje BMW, ale tutaj w Fordzie chyba coś te statystyki niezbyt dobrze działają. Nawet mimo tego, że jechaliśmy z górki, nie? Tak sobie podczas jazdy BMW wygląda w środku. I co wy o tym powiecie? Zobaczcie, mamy jeden taki potężny ekran na środku deski rozdzielczej. Możemy się tutaj troszeczkę rozejrzeć po tym kokpicie. No niewiele tu widać, za chwilę wejdziemy sobie do Forza Vista i tam dokładnie pooglądamy tę furkę. Ciekawe są te zegary, przyjrzyjmy się bliżej. Tak to wygląda. BMW obiecuje, że samochód będzie miał więcej jak 600 km zasięgu, z tym, że są to takie pomiary laboratoryjne, dość zaawansowane zresztą, nazywają się WLTP. I podczas tych pomiarów bada się kilka różnych wersji wyposażenia samochodu, bo w zależności od wersji różnie samochód też tam waży, nie? I tam są robione różne pomiary, że przy takiej prędkości bada się zachowanie samochodów, podaje się mu różne obciążenia i opory toczenia, tak? Jakbyśmy jechali pod górkę, jakbyśmy jechali gdzieś tam z górki. I taki test trwa, każdego jednego modelu trwa 30 minut. Przez 30 minut bada się możliwości samochodu pod kątem jego zasięgu, pod kątem emisji spalin i tak dalej, nie? No tutaj w przypadku elektrycznych i w ogóle dla samochodów spalinowych i dla samochodów elektrycznych test wygląda dokładnie tak samo. Eksperci żalą się tylko na ten sposób pomiaru samochodów, że w przypadku samochodów spalinowych pomiar podaje zaniżoną wartość zasięgu o 10%, a w przypadku elektrycznych z kolei zawyżoną wartość zasięgu o 10%. No, nie jest to pomiar idealny, jest to pomiar w laboratorium, a nie w rzeczywistych warunkach. Oczywiście są tam różne opory dla samochodu jakieś tam symulowane i tak dalej na tych rolkach. Na drogach mamy różne jakości asfalt, mamy wodę, mamy
nierówności, mamy masę czasami zakrętów, nawet na autostradzie trzeba dużo skręcać. No niby na tym teście się to uwzględnia i potem na podstawie różnych wzorów matematycznych wylicza zasięg danego samochodu, ale mimo wszystko będą to dalej badania laboratoryjne. Tam też się zmienia i temperatura otoczenia dla pracy samochodu i tak dalej. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa sprawa, ale z tego co oglądam na przykład różne wypowiedzi właścicieli i Tesli i innych samochodów elektrycznych, no to z tym zasięgiem różnie bywa, a sami mamy też telefony w rękach i wiemy jak wygląda sytuacja z tym utrzymywaniem energii na przestrzeni lat, nie? Że te baterie po prostu się starzeją i z roku na rok mają coraz gorszą pojemność, prawda? Wyobraźcie sobie, jakby w samochodzie spalinowym zmniejszał nam się zbiornik co roku, nie? No, ale pomijając te kwestie, jest to bardzo drogi i ekskluzywny zresztą samochód, dlatego myślę, że warto go sobie w Fordzie tutaj przetestować, chwilę o nim porozmawiać i zrobimy sobie jego teścik, czy on w ogóle do czegokolwiek się nadaje. Testerzy mówią, że samochód w rzeczywistości prowadzi się zajebiście, ale jak każdy elektryk w Fordzie Horizon 5 tutaj prowadzi się jak potężna krowa i kompletnie do niczego się nie będzie nadawał, poza tym, żeby sobie nim pojeździć i pozwiedzać albo porywalizować z innymi elektrykami takimi większymi, bo są też samochody elektryczne jak Rimac Nevera, jak Lotus. To są samochody tutaj w Fordzie raczej takie, żeby sobie pojeździć, nie? Żeby sobie zobaczyć jak to jest, po takim samochodzie posiedzieć i tyle. Ale czy cokolwiek, kiedykolwiek będziemy tym samochodem robić? No nie, no bo nie brzmi, nie jest taki ciekawy jak spalinówki, nie? Dobra, chodźmy sobie do garażu, zobaczmy co twórcy Fordzy dla nas przygotowali jeśli chodzi o tuning. Zanim sobie przejdziemy do tuningu, to zerknijmy sobie do Forda Vista, bo ten samochód właśnie o tym jest, żeby go oglądać. No i ej, on mi kompletnie nie pasuje do samochodu, który faktycznie zajebiście przyspiesza, nie? On wygląda jak taki typowy minivan do jazdy z rodziną, nie? Ale testerzy mówią, że wcale nie ma w nim aż tak dużo miejsca. Bagażnik jest 500 litrów, tak? Jest spory, wystarczający. Tutaj jest tak, tutaj nie widać tego dokładnie, ale jest jeszcze roletka, która nam trochę zasłania widok, tutaj daje cień, więc ten bagażnik wydaje się mały, ale teraz będzie znacznie lepiej. Będzie ładniej widać bagażnik. O, widzicie teraz, nie? Że bagażnik jest dosyć duży, nie no, jest spory, kurde, 500 litrów. Dużo, tam jeszcze widzimy wnękę, że można sobie podnieść i coś tam schować. Spoczko. Dobra, teraz chodźmy sobie do przodu, zobaczmy. O, teraz zdecydowanie lepiej widać wszystko, prawda? Tak, i tak to sobie tutaj wygląda. Tutaj mamy całkiem sporo przestrzeni na nogi, nie? Nie mamy tej takiej kolumny środkowej jak w spalinówkach. Cała ta płyta podłogowa jest jeszcze dodatkowo wzmocniona ogromnym pakietem baterii pod siedzeniami, jak to w elektrykach, jest to najlepsze miejsce do tego. No i niestety nie możemy sobie otworzyć maski, która powinna być albo miejscem, gdzie są dodatkowe instrumenty, elektronika, jakieś pompy, płynów i tak dalej, chłodniczych. Nie możemy sobie otworzyć, zobaczyć co tam jest. Zobaczcie w ogóle teraz, jak mamy otwarty bagażnik, jaki jest ciekawy kształt tego samochodu. Mi się wydaje, że nawet lepiej jak z zamkniętym bagażnikiem wygląda. Zobaczmy sobie. Nie, no tak też dobrze wygląda. I tutaj mamy taki wielki ekran multimedialny. Mało przycisków fizycznych, ale czekaj. Nie, no coś tutaj jest. Tutaj mamy te przyciski na tej środkowej konsoli. Wydaje mi się, że one będą wystarczające, żeby wszystko tam ładnie na tym ekranie obsłużyć, ale pewnie i tak część rzeczy będziemy musieli podotykać, nie? Ponoć właśnie zajebiście szybko wybiera się biegi, a to jest najważniejsze w prowadzeniu auta, więc spoko. BMW robi dobrą robotę, jeśli chodzi o przyciski fizyczne, co zresztą widzieliśmy w BMW, które ostatnio testowaliśmy, prawda? Dobra. Zobaczmy sobie najciekawsze rzeczy w tym samochodzie. Więc tak, w standardzie mamy 516 koni mechanicznych, 765 Nm maksymalnego momentu obrotowego i 2510 kg wagi. W rzeczywistości, z tego co widziałem na stronie BMW, to jest 2600, to tu mamy 2510, okej. Okay. To może jest jakaś taka uboższa wersja tego BMW? Cholera wie. Posłuchajmy jak brzmi. Dodaję teraz gazu jak coś. Tak. Tutaj na zegarach mi się dodaje gaz,
Teraz mam... Zobaczcie, dodaje mi się tutaj gaz, nie? Na zegarach, ale w grze nic nie słychać. No dobra, załadujmy sobie tutaj dużo mocy. 1033 konie mechaniczne, 1500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. A w ogóle ciekawa jest też ta charakterystyka, nie? Jeśli chodzi o moc. Ostatnio w Polsce ktoś robił pomiary mocy dla Tesli Plaid. Tesla Plaid ma najbardziej zbliżoną wśród elektrycznych samochodów obecnie na rynku, najbardziej zbliżoną charakterystykę mocy do właśnie tej idealnej dla pojazdów elektrycznych. Dlatego ma tak zajebiście dobre przyspieszenie od 0 do setki i powyżej. I tutaj właśnie ta charakterystyka jest wyidealizowana, którą widzimy teraz w Fordzie Horizon 5. Ale w rzeczywistości ona może się oczywiście różnić, nie? Natomiast tak, to jest idealna. Tu, o kurde, ty, my mamy body kit do tego auta. Najlepsze jest to, że dodaję teraz gazu i samochodem buja, nie? Chyba. Ojej, co tu się stało z tym autem? Ultimate tatusiowóz. Ty, my tu możemy jeszcze swapy porobić. Zaraz, ale myśmy dopiero co je zrobili. Co jest? 1900 koni mechanicznych, 2360 newton? Co się dzieje? Ej, to jest najdziwniejszy tuning, jaki... Tak jakby ukryte opcje, nie? What the hell? Dobra, mamy dodatkowy spoiler. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Wow, ale czad. Możemy sobie wywalić spoiler, ten taki brzydki, i dać ten standardowy, który będzie regulowany. Człowiek. Ale gitarka. Ej, nie spodziewałem się takich opcji do tego auta. Nie no, musimy dać najszersze kapcie, jakie tutaj tylko są. 325 wystarczy? Nie wiem, naprawdę nie wiem, mam obawy. Felgę mamy standardową od BMW. Może się podobać, może nie podobać. Ostatnio dodali nowe felgi, więc... Okej, skoro jest taki ciekawy body kit, tak kształt się samochodu zmienia, to ja proponuję założyć te nowe felgi. Ej, to jest maksymalny tuning tego auta i ma jakieś nieprawdopodobne staty. 1652 kg wagi, 1900 koni mechanicznych i z tego co widzę po tej statystyce będziemy mieli całkiem niezłą wydajność na zakrętach. Oczywiście nieporównywalnie gorszą do innych samochodów w klasie S2 w Fordzie Horizon 5, ale i tak kuźwa robi wrażenie, wow. Zobacz na ten przód. Nie ma mowy, żeby to było bardziej opływowe niż jakieś Bugatti albo coś. Ale siedzi fajnie, myślę, że taki zlotowy samochód może by... Ej, możemy dalej otworzyć drzwi z boku. Ciekawe gdzie... jak pasażer ma wsiąść tutaj. Bo nie ma klamki. Klapa dalej się otwiera. Bardzo ciekawe. No, bardzo ciche. Niektóre elektryki w Forza Horizon 5 są dość głośne. Paradoksalnie, naprawdę. Jej. Ej, ale my mamy teraz docisk spoilerowy zmniejszony do maksa. I fura naprawdę dobrze się prowadzi. Dobra. Ruszmy sobie, właśnie sprawdzimy launch control, tak w ogóle, nie? Tu w elektrykach nie jest to potrzebne, nie? Ale mimo to możemy pałować ten silnik na 4000 obrotów, brawo! Takie, ja nie wyobrażam sobie w ogóle takiego przyspieszenia. Chciałbym kiedyś się przejechać w Tesli Plaid, zobaczyć jak to w ogóle jest przyspieszać w taki sposób. Czy to łamie plecy? To są nieprawdopodobne przeciążenia, nie? 413? No, 400, tak 10. To jest zajebiście dużo jak na taką bryłę potężną. Jest potężna szafa. A, to jest Forza. Nie wiem, czy w rzeczywistości byłoby to możliwe, żeby tak jechać czymś takim. Chociaż ciekawe jest to, że już pojawił się jakiś body kit. Nie wiadomo, czy to jest firmówka, czy to jest po prostu fantazja
twórców Forzy, ale coś jest. Skróciłem biegi, zwiększyłem docisk spoilerowy i dobiłem sobie na wyścig multiplayer. Powiem wam, że do maksymalnej prędkości ustawiłem tutaj 325 km na godzinę. Rozpędza się naprawdę błyskawicznie po takim dostosowaniu. Skręca nie najgorzej, ale to przyspieszenie jest kosmiczne. Na zakrętach, jak się dodaje gazu, ciężko jest utrzymać samochód na torze. Dlatego będę musiał na to uważać, ale ponieważ mamy tutaj tak potężne przyspieszenie, jestem ciekawy, jak zachowa się naprzeciwko innych samochodów, spalinowych zwłaszcza. No tutaj w Fordzie można wiele samochodów przebudować tak, że są prawie, że prawie bokiem skręcają, wiesz, tak. To, zresztą zaraz może zobaczycie, bo jest tutaj parę takich właśnie samochodów, które można skonfigurować w prawie że cheaterski sposób. No i tym będzie ciężko je pokonać na zakrętach, a zakręty w klasie S2 są najważniejsze, ale też jest bardzo ważne przyspieszenie. No nic, sprawdzimy sobie, zobaczymy jaki będzie rezultat, bo no coś jestem tutaj zainteresowany tym przyspieszeniem w klasie S2. Wydaje się być naprawdę potężne. Zobaczcie, Ferrari FXXK. Co tam jeszcze widzimy? Jakieś Pagani. Brabham, o ten Brabham, Brabham jest właśnie taki skręcający na boki, tak, bokami. Jego można tak skonfigurować, wszyscy prawie praktycznie go biorą na S2, zobaczmy. Przyspieszenie. Zobacz, zobacz. O kurde, i wszystkich z tyłu zostawiło, wow. O shit. Dobra, zobaczmy zakręt. Aha, tutaj już te... Zobaczcie jak oni skręcają. Pa, pa, pa. Pojechali w bandę, dobra. Ale przyspieszenie, wow, wszystkich zgubiło na starcie. Zobacz, zobacz. Jak ich szybko doganiam, kurde. Pa, ten się spycha, co za ludzie. Ale przyspieszenie, człowiek, pa. Tak i te 300 tam, no może 350 km na godzinę by lepiej tu pasowało. Ale chyba nie skończy ostatni elektrykiem w klasie S2. To jest wyczyn. Jakie przyspieszenie, wow. Ja się ścigam teraz z naprawdę potężnymi koksami. Muszę na zakrętach mocno uważać, nie? Może dałoby się jeszcze bardziej go zrobić tak, żeby lepiej skręcał. Ale i tak przyspieszenie jest sztos. Tutaj trochę prędkości brakuje, ale nie ma się co tym przejmować. Najważniejsze jest to, żeby dobrze przyspieszać i się nie rozwalać w bandy. Tak jak tamten z przodu, bo zobaczcie teraz, cyk. I sobie go z gracją, tatusiowozem zostawiamy z tyłu. Dawaj na asfalt, ale patrz na to. Pa, pa. Zwiększyłem prędkość maksymalną teraz? Ja pierniczę. Cyk, cyk, cyk. O, ciężko. Gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz. Chociaż żeby to BMW pokonać, to spalinowe. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, o. Ale mnie załatwił. Gaz, gaz, gaz. Mamy BMW, ale się spycha, zobacz, co za gościu. Zobacz typa, jakie spychacze. Ja go też zepcham, jestem cięższy. Pana to, ziombel. Takim klocem. I gaz. Cyk, pa, pa. Pa, jak się spycha. Cyk. Nie zepchniesz suwa, gościu. Twoje auto waży 900 kilo. Moje waży 1600. Co ty chcesz od życia? Ach, chyba się nie uda. Ale który będę? Siódma pozycja, wow! Pokonałem BMW X5M Forza Edition. Brabhamy oczywiście dwa pierwsze są. Mamy sprint, to już będzie ostatni wyścig. Jest trochę zakrętów, długi wyścig i w ogóle, ale prosta, pierwsza, zobacz. Gotowi? Mam nadzieję, że się uda wyprzedzić wszystkich. Jedziemy. Dawaj BMW. O, gonie, 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 zobacz, zobacz, zobacz. Muszę zaraz hamować. I po hamulcach. Cyk. O, nie wiem czy trafiłem. O!
No powiem ci, są emocje już w tym samochodzie. Naprawdę bardzo ciekawe auto w Fordzie Horizon 5. Myślałem, że to będzie kolejny taki elektryk. O, elektryk, bo elektryk, nie? A tutaj proszę, w klasie S2 nawet jakoś śmiga. Ciekawe, czy dałoby się go jakoś sensownie zrobić na wyścigi w klasie S1, żeby można było się nim jako tako ścigać. Na drift nawet nie próbowałem, ale to przyspieszenie jest wyjątkowe. Musicie spróbować. Spróbujcie sobie tego autka, bo no jest ciekawie. Ja pierniczę, ale zrobili furę. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i dobrze się bawiliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Hejas!